czasu, więc się nie smuć, że coś nie wyjdzie. Wszystko mam pod ręką. Witajcie! Z tej strony Mateusz D64 i zapraszam Was do drugiej części naszego filmu o punktach poboru opłat. Ja nie przedłużam i zapraszam Was do oglądania. Pamiętajcie, aby zostawić łapeczkę w górę, subskrypcję, aby nie przegapić żadnych innych filmów i pamiętajcie, że do końca roku chcemy wbić 100 subskrypcji. Czy uda nam się to zrobić? Pomóżcie nam, zostawiając jedyną niemały przycisk, co Wam dużo nie zabrania. Subskrybuj, a my przechodzimy do filmu. Nasza część druga polega na tym, aby przedstawić Wam drugą autostradę z punktami poboru opłat. W pierwszej części przedstawiliśmy Wam A1 całą i zdrową. Dziś czas na niecałą A2. A dlaczego? Już Wam wytłumaczę. A2, tak jak była, tak jest od kilku lat. Na razie tak. Trwają prace odbudowy węzła Kałuszyn, południową obwodnicę Kałuszyna i zachodnią obwodnicę Siedlic. Zostaną dane te dwa odcinki w tym roku, chociaż reszta do Białej Podlaski zostanie otwarta do końca 2025 lub 2026. Od Białej Podlaski do granicy nie wiadomo, co będzie z tą drogą. Ten film jest trochę nad punktami poboru opłat, a trochę na tym, co jeszcze nie zostało wybudowane. A2 przechodzi przez takie miasta jak Siedlce, Warszawa, Łódź, Poznań, Świebodzin, Rzepin i do aż granicy z Niemcami. Tak. A2 najpierw była budowana, już było wcześniej budowana do węzła Łódź Północ do granicy z Niemcami. To była pierwsza część A2. Na niej już oczywiście co było pierwsze punkty poboru opłat. Punkt w Stryków. 2 w Koninie. 2 w Poznaniu przy Poznań Wschód i przy Poznań Zachód. I ostatni punkt poboru opłat w Rzepinie. Tyle było punktów poboru opłat i to zostało otwarte trasa, może odcinkami, ale do 2012 roku trasa była oddana od Łodzi, od Łódź Północ do granicy z Niemcami. Była otwarta. A więc tutaj normalnie jedziemy, płacimy, money, hajs, musimy zapłacić, no nic nie poradzimy. Tak zostały wybudowane autostrady, że trzeba za nie zapłacić, aby za nie przejechać. Dzisiaj już wiemy, że już od roku temu, rok temu już mogliśmy wiedzieć, że kilka bramek od granicy do Łódź Północ nie pojedziemy, nie zapłacimy. Jest to bramka w Strykowie, Stryków i bramka przy Konin Wschód. Konin Wschód. Dlaczego teraz tam nie pojedziemy? Jest
to bardzo dobre pytanie. 1 lipca 2023 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wymieniła, że bramki na A2 od Strykowa do Konina, Konin Wschód, to będą zniesione. Dlaczego? Może to tak, że to są publiczne bramki. Widzimy publiczne. Czyli jakby generalnej dyrekcji, że ona to wybudowuje. A tutaj to są jakby prywatne. To są jakby prywatne bramki. Czyli jakby tutaj to generalna dyrekcja robiła projekt, wybudowała i to dla niej szły pieniądze z tej bramki. A na przykład z bramki w Poznaniu, która nadal jest i trzeba jej płacić, jest to bramka prywatna, która pewnie pieniądze z bramki idą do wykonawcy tej autostrady. Tak to zrobione, więc publiczne bramki zostały zniesione. Przez to o kilka tam złotych, nie może nie kilka, 60 jest zniesione. Plus na węzłach też już, na przykład Emilia. Tutaj jeszcze zdjęcia są z kiedy trzeba opłacić, ale już nie trzeba płacić. Od Poznania do Konina i te dalsze publiczne zostały wykonane metodą taką, że wjeżdżasz, wyjeżdżasz i wjeżdżasz, gdzie trzeba zapłacić za wjazd i trzeba zapłacić za wyjazd. Ale od Poznania Poznań Zachód do Rzepina i od Gałuski punkt poboru do tam, gdzie jest Rzepinie, są nową metodą. Aby wjechać, mamy tutaj taki sprzęcik. Co to jest? Po tej stronie tam też ma kierowca. To jest coś, co budują się bilety, czyli naciskamy, dostajesz taki bilet i potem jeśli na przykład chcesz zjechać na przykład na węźle. Jeśli chcesz na przykład zjechać na tym węźle, to na węźle Bóg, chcesz zjechać i tu masz bramki, to podajesz ten bilet, oni ci patrzą, ile przyjechałeś i płacisz mniej. Więc to jest też dobre rozwiązanie tutaj, żeby wjechać. Tak samo trzeba z biletu. Więc to jest bardzo dobre rozwiązanie, bo tak to nie na przykład wjedziesz w Wrześnicy, zjedziesz w Poznaniu. W Poznaniu masz i daje ci hajs za to, jakbyś przejechał całą trasę. Więc z biletem jest to bardzo dobre rozwiązanie. Ale jeśli... Więc tak samo, jeśli w Rzepinie dostałeś bilet, to tutaj w Poznaniu trzeba go wypłacić. Czas przejść do drugiej części filmu, jakim jest A2 Łódź Północ Konotopa. Ona została wybudowana w 2012 roku. I już nawet jak możemy przyjeżdżać się na pierwszym węźle, możemy zobaczyć w przygotowaniu punkty poboru opłat. Jakby tutaj miały być bramki, wszystko jest przygotowane. Na tym węźle tak samo. Na węźle z 50 też bramki. Aż dojeżdżamy do
Łódź północ do... Przejeżdżamy do... Jak jedziemy A2. Nagle przejeżdżamy na punkt poborów opłat. Nieużywany i nigdy nie będzie używany ten punkt poboru opłat. On został jakby wybudowany, bo tak było w projekcie, na Euro 2024. A dlaczego tutaj nie było zapłacone? Dlaczego nie ma bramek? A już wam wytłumaczę. Największy problem jest A2 między Strykowem a Konotopą. Mówiąc po polsku, a nie w języku drogowców, między Łodzią a Warszawą. Droga powstała na Euro 2012 i od tej pory jeździmy nią za darmo. To oznacza, że parametrów autostrady nie spełnia już ponad 5 lat. Ponad 5 lat, ale tutaj było to robione w 2016 roku, my jesteśmy w 2024, więc ponad 12 lat, ponad 12 lat i niezbyt wiadomo, co z tym fragmentem zrobić, bo to głównie i bardzo popularne połączenie drogowe między stolicą a Łodzią. Wiele osób jeździ tamtędy codziennie do pracy. Postawienie bramek byłoby bardzo niepopularną decyzją. Nie mówiąc już o tym, że ruch rozlałby się na pobliskie drogi przez mniejsze miejscowości. Tego nikt nie chce. Stan prowizoryki jak trwał, tak trwa. Mam nadzieję, że zrozumieliście to i że bramki tu nie powstały, bo droga była na euro i codziennie tutaj z Łodzi do Warszawy jest bardzo dużo ciężarówek, samochodów. Praktycznie cały prawy pas jest z ciężarówkami zapełniony, więc postawienie tu bramek byłoby czymś nieodpowiednim. W Warszawie A2 zmienia się w S2, bo tutaj na A2 wiemy węzły na autostradach są co tam 2 km, co 3 km najmniej. Tutaj 1,5, też czasami zdarza się do nawet 500 metrów. Więc postawiono tutaj ekspresówkę. Było też już dwa lata temu, nawet 3 lata temu, został oddany tunel, najdłuższy na razie w Polsce, dopóki nie będą oddane ani S19, ani S6 z zachodnio-północną obwodnicą Szczecina z Zosia. Tutaj mamy jedyny taki węzeł w Polsce, który jest tak, że tutaj wieża rondo, to drugie, tu znowu rondo, bo mamy po środku linię kolejową. Mamy węzeł na połączeniu z S14, S17 i dalej wchodzimy w A2, czyli w trzecią część. A2 na węźle... A2 tutaj była wybudowana niedawno. Kilka lat wcześniej, między oczywiście tutaj, między Lubelską a tym właśnie rondem, jak widzimy, powstało to kilka lat temu. Jak widzimy, mamy tutaj wielki węzeł z klarą DK2, teraz z 92 i jedzie się tym odcinkiem dobrze. Jest oczywiście mop. Oczywiście co się psuje do A2 między tym mopem, co był tu, a mopem, który był tu, jest 60 km. Kiedy był jeszcze, nie można było ciężarówkami wjechać do Warszawy, to były jedyne mopy. Więc, ale teraz już można wjeżdżać, więc wjeżdżamy. Mamy drugi węzeł naszej nowej trasie, gdzie
jest zrobione miejsce na punkty poboru opłat. Dlaczego? Oczywiście ta droga powstała wcześniej i pewnie znowu tutaj coś nie wyszło, została wybudowana ta. Oczywiście są punkty przygotowane, jakby by trzeba było zapłacić, ale tak mówiliśmy, tak będzie, że nigdy nie powstanie droga, bo teraz już od 1 lipca tamtego roku praktycznie nie buduje się żadnych bramek. Ostatnio oczywiście to może się zmienić, bo jeśli to prywatna firma robi, może to zbudować tu bramki, bo prywatna firma zaprojektuje i zbuduje, mogą sami, muszą sami zaprojektować drogę i sami ją wybudować. A jeśli generalna dyrekcja robi drogę projekt, to oczywiście bramki nie mogą powstać, więc mamy nadzieję, żeby projektanci nie wybudowali tu bramek. Jak tutaj myślą, że za kilka lat na przykład tutaj powstanie jakaś bramka, albo w tym nowym odcinku też powstanie kiedyś bramka. To już było na tyle. To była część druga naszych punktów poborów opłat. Część trzecia będzie już niedługo. Więc zasubskrybujcie kanał, aby nie przegapić części trzeciej. I przypominam, że do końca roku wbijamy 100 subów, więc mam nadzieję, możemy także poprosić Was, żeby się wszystko udało. Do zobaczenia później, w następnych dniach.